Siema, siema, Tajtori widzowie, jako że jesteśmy już bardzo blisko odkrycia całej tajemnicy tych kamer Star Parku, no to najprawdopodobniej wiemy już, jak wygląda Rick. Poznaliśmy jego twarz, no i kilka innych rzeczy, oprócz tego chyba wiem, jakie będzie on rzadkości, to wszystko powiem wam w dzisiejszym filmiku. Oprócz tego wczoraj na chińskim Brawl Stars wydarzyło się coś porąbanego. To, co twórcy dodali im do tej gry w Chinach w Brawlu, jest naprawdę za mocne i zaraz wam to pokażę. Będzie też kilka innych ciekawych rzeczy, więc koniecznie oglądajcie ten odcinek z newsów do końca, a ja tylko szybko przypominam wam o konkursiku na szybki prezent Jackie. Możecie wygrać tego jednego skinka, konkursik dalej trwa, zostało wam coraz mniej czasu. Jeśli chcecie wziąć udział, pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę. Oprócz tego subika na moim kanale, też trzeba mnie oczywiście subskrybować, najlepiej na kanale Tori i Tori 2. No i ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić, to wbić na mojego Instagrama, na którym nazywam się Tori Ty. No i po prostu zaobserwować mnie na nim i polajkować to najnowsze zdjęcie. No i jakoś miło jest komentować w skali od 1 do 10, jak wam się podoba. No i to tyle, możecie wygrać naprawdę kozackiego skinka, więc bierzcie udział, a ja już nie przedłużam i przechodzimy do pierwszego newsa. A więc tak się składa, mordeczki, że nie wiem, czy wiecie, ale łącznie w Brawl Stars mamy ponad 350 skinów wszystkich. Jest ich łącznie 350. No i zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje jakaś osoba w Brawl Starsowym świecie, która ma te wszystkie skiny odblokowane na swoim koncie. Że nie brakuje jej ani jednego skina, no po prostu ma wszystkie skiny odblokowane, nawet te najrzadsze. To tutaj już odpowiadam wam na to pytanie. Tak, istnieją dwie takie osoby, zawsze była tylko jedna, ale w ostatnich dniach do tego grona dołączył Orange Juice, czyli zagraniczny youtuber, który właśnie nawet wrzucił filmik na ten temat, że odblokował wszystkie właśnie skiny na swoim koncie i jest drugą osobą na świecie, która ma je odblokowane. Jestem ciekaw, ile wy macie skinów. Nie musicie ich dokładnie liczyć, ale możecie mi tak na oko napisać, ile ich macie, bo łącznie jest ich ponad 350 ponoć. Przynajmniej tak mówi Orange Juice, a ja mu wierzę, bo to jest no dosyć doświadczony youtuber, który raczej w tej kwestii by nie kłamał i dobrze by to wszystko sprawdził. Zanim przejdę do kolejnych jakże ciekawych newsów, przypominam szybciutko o wpisaniu kodu Tori w sklepie Brawl Stars. Każda osoba, która go wpisze, jest naprawdę niesamowita i bardzo wam dziękuję. A przy okazji, jak zakupicie jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem, to pozdrowię was na odcinku, więc wysyłajcie na mojego maila, którego wam tutaj wyświetlam, potwierdzenia, czyli na przykład screena lub nagrania, jak kupujecie pakiet klejnotów z moim kodem i będziecie pozdrawiani na filmie. W sumie druga rzecz, którą też chcę wam pokazać, też dotyczy sklepu. No i tak się składa, że aktualnie mamy przecenę na króliczkową Max, ale jeszcze wczoraj była tutaj przecena na Leonarda Karla, który normalnie kosztuje 79 gemów i pisało, że jest on 50% taniej, a jak widzicie, to nie był on przeceniony, tylko kosztował 79 gemów dalej, czyli jego normalną cenę. Tego buga podesłał mi Kapka, którego pozdrawiam, też inni widzowie mi to podsyłali, ale pierwszy był Kapka, więc dlatego wziąłem jego screena. I generalnie jest to trochę dziwne, że twórcy niby piszą, że jest przecena o 50%, a ten skinek dalej kosztuje tyle samo. Dobra, teraz chciałbym powiedzieć o ważnej rzeczy, którą twórcy Brawl Stars powiedzieli na swoim oficjalnym podcaście, który ostatnio wrzucili, ja już go dokładnie omawiałem, ale zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, żeby wspomnieć w tym odcinku, co oni tam jeszcze powiedzieli i już wam to teraz powiem. Na pewno kojarzycie, jak na swój oficjalny kanał, bo ostatni filmik, który wrzucają w ciągu roku, to jest filmik Brawlist, czyli takie specjalne rozdawanie nagród za dany rok. Podsumowanie całego roku w Brawl Stars, który, no i twórcy wybierają tam najlepszego youtubera, najlepsze fanarty, najlepsze skiny i tak dalej, i tak dalej. No i zawsze wtedy możemy dostać też darmową emotkę jakąś, co nie? No zresztą nawet postaram wam się pokazać, gdzieś znaleźć tą emotkę. O, na przykład ta tutaj, widzicie, taka ze Spike'em, no to ona też jest z Brawlist, mam jeszcze chyba z innych lat je odblokowane, jak na przykład tą, ona też była na Brawlist, nie wiem, czy jeszcze mam jakąś jedną, ale no po prostu co roku dostajemy taką darmową emotkę z tej okazji. No i twórcy niestety w tym filmiku powiedzieli, że w tym roku nie będzie tego Brawlist, nie będą go organizować, bo niestety nie mają na to czasu w tym roku. Czyli z jednej strony jest to zła wiadomość, bo tego nie będzie, a z drugiej, skoro nie mają czasu, no to być może planują coś grubego na końcówkę roku. Więc na razie nie ma co się jeszcze denerwować, bo może zastąpią nam to po prostu czymś ciekawszym. No i dobra widzowie, teraz przejdźmy sobie do tematu właśnie kamer Star Parku. Troszkę się tutaj pozmieniało od jakiegoś czasu, ja lubię wam dawać update na ten temat, co tutaj się zmieniło i tak dalej. I między innymi mamy dzisiaj kubek, na którym jest napisane "This is normal". No właśnie, kojarzycie ten tekst? "This is normal" zawsze było na tajemniczym streamie WKBRL. Gdy włączyliśmy dźwięk tego streama, no to zawsze tam w tle było takie mówione "This is normal, we are ready torture", coś takiego. No i generalnie to jest właśnie napisane na tym kubku tutaj, więc to wszystko ma powiązanie z tajemniczym streamem WKBRL, warto dodać. Ale, żeby tego było mało, bardzo ważne są notatki, które mamy ostatnio pisane w tych tutaj specjalnych lubrykach, no i pozwólcie, że wam to przeczytam. To jest jedna z ostatnich notatek. W końcu udało mi się zająć się gospodarstwem terenu, żeby zajrzeć do krzaków. Powiedzieli, że nie ma tam ciała Dynamajka. Przerażające jednocześnie, gdzie on może być. Muszę przejrzeć nagrania. Czyli Rick tutaj potwierdza, że on już wcześniej wiedział o zmarłym Dynamajku i też tak samo się zdziwił, że ciała tego Dynamajka nie było w krzakach i on nawet o tym nie wie, że Dynamajk ożył. Dzień wcześniej Rick napisał, żeby zablokować jakiś tam specjalny komputer czy jakieś specjalne urządzenie. Nie wiadomo, o co mu tutaj chodziło, było to dziwne. A jeszcze na wcześniejszym dniu narysował taki oto rysunek, gdzie widzimy pewnego ziomeczka, widzimy normalnie jego twarz, jak
jakby wyrywał sobie włosy, tak to wygląda. No i ma tam napisane me, czyli jakby przyznał się, że to jest on. No bo wszystkie te notatki, jak widzicie, sporządza Rick. Wszędzie jest podpis na każdej stronie, która była, jako Rick, co nie? No więc z tego, co tutaj widzimy, tak właśnie prezentuje się Rick. Ale w takim komiksowym stylu, on jest narysowany na kartce. Jak będzie wchodził do Brawla, a wydaje mi się, że wejdzie jako nowa postać, to będzie bardziej oczywiście dopracowany, ale jego twarz myślę, że będzie podobna, więc zapamiętajcie ją, tak on może wyglądać. I ciekawią mnie tutaj takie dwa trójkąty pod jego buzią. Co one oznaczają? Czy to jest po prostu kołnierzyk od koszulki? Czy może coś innego? Wydaje mi się, że do rozwiązania zagadki Star Parku jesteśmy już coraz bliżej. No i co za tym idzie, jesteśmy coraz bliżej, żeby nowy zadymiarz wszedł właśnie z tego Star Parku. No i teraz pytanie, jakiej rzadkości byłby Rick, gdyby on był tym nowym zadymiarzem i miałby wbić do Brawla? Powiem wam szczerze, mi się wydaje, że byłby legendarnym zadymiarzem. Że dołączyłby do Kruka, Spike'a, Leona, Sandy, Amber, Mac i Chestera. A dlaczego tak uważam? Dlatego, że zawsze co roku musi być minimum jedna nowa legenda. Mieliśmy w każdym roku jedną legendę, która wchodziła, ale w 2023 roku, czyli w tym, co jest teraz, jeszcze nie mieliśmy legendy. I tak się składa, że przed nami został ostatni update w tym roku, ostatnia aktualizacja, ostatni Brawl Talk, no i w nim musimy poznać nowego zadymiarza, może nawet dwóch zadymiarzy, może trzech, bo będzie to świąteczny update, więc może być ich dużo. Jeden z tych zadymiarzy musi być legendarny. No i teraz pytanie, czy będzie to Rick? Moim zdaniem są na to duże szanse. Ale dobra, widzowie, to jeszcze nie koniec tego odcineczka, bo na koniec przygotowałem coś dla was chyba najciekawszego. Mnie to bardzo zaciekawiło. Na pewno kojarzycie, no to specjalne chińskie Brawl Stars, co nie? Na pewno kojarzycie, że w Chinach, mimo że ta gra nazywa się tak samo Brawl Stars, to bardzo się ona różni i ma wiele innych rzeczy, których my w Polsce i w innych krajach nie mamy. No i tak się składa, że wczoraj do tamtej gierki znowu wbiła wielka nowość. Jakiś czas temu mówiłem wam, że tam mają skrzydła, co nie? Że normalnie mogą sobie kupować skrzydła do wielu różnych zadymiarzy za gemy, no i po prostu podczas grania mają takie skrzydła z tyłu, które ulepszają ich skiny. No i tak się składa, że właśnie tam wczoraj wbiły nowe specjalne skrzydła. Skrzydła do dwóch skinów. Tak się składa, mordeczki, że pierwsze skrzydła należą do Piperki. No patrzcie, jak ten skinek Amor Piper wygląda w nich kozacko. Idealnie do niego pasują i od razu ten skin jest o wiele lepszy z tymi skrzydłami. Czemu my w Polsce takiego czegoś nie mamy? No nie mówcie, że wam się to nie podoba, widzowie. Ale to jeszcze nie koniec, poczekajcie. Patrzcie, co mamy tutaj. Drugie skrzydła nowe, które wbiły, należą do Trixie Colette, czyli tej Colette z Karnetu za ostatni level, która była jakiś czas temu w Karnecie. No i muszę wam powiedzieć, że one też jej bardzo pasują. Napiszcie mi w komentarzu, jak dosłaliście do tego momentu, które skrzydła wam się podobają bardziej. Czy te do Piper, czy te do Colette? No ale trzeba przyznać, że obydwa są bardzo fajne i patrzcie, jak w ogóle to dziwnie wygląda w ich ofertach. Oni tutaj normalnie wchodzą sobie do takiego specjalnego katalogu i oni tu mają takie dwie opcje do kupienia. Za 150 gemów i za 15 gemów. Tylko kurczę, nie wiem, co tam dokładnie pisze. Jak ktoś zna chiński, to możecie to przeczytać, bo nie wiem, czy te białe kosztują tylko 15 gemów, a te czarne 150. Nie chcę mi się w to wierzyć. Wydaje mi się, że obydwa mogą kosztować po 150. No bo raczej tanie by to nie było, ale wygląda to bardzo fajnie i na pewno gdyby u nas coś takiego się dało kupić, to ja bym to zakupił. Ogólnie jeszcze wracając na chwilę do Star Parku, cały czas staram się obczajać, co dzieje się ciekawego na kamerach, czy coś się zmienia i tak dalej. No ale na razie bardziej zmieniają nam się rzeczy nie na kamerach, tylko na tym stoliku. Tutaj co chwilę coś dochodzi. Wczoraj jeszcze była krótkofalówka, znowu ją dzisiaj twórcy usunęli i jej nie ma. Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. Cały czas tutaj widzimy jakichś pracowników. No powiem wam, że niby jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki, ale ciągle tego czegoś jednego brakuje, takiego mocnego tropu, więc jak coś się zmieni w najbliższych dniach, to będę was o tym informował. A ja się już żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, piona!